Wiecie co? To nie tak zrobimy. Hej, hej, witajcie. W głosowaniu, które opublikowałam na Instagramie, YouTubie, wygrała paleta Bright Light Claressa. Bardzo fajnie, ponieważ jest to dość jasna paleta, taka wdzięczna, różowa. Cieszę się. Może makijażem tą paletą przywołamy wiosnę. Już tak coraz bliżej czuć w powietrzu. A ta przegrana paleta zostanie po prostu do innego filmu. Powiem Wam, że mam tylko te dwie dziewiątki z Claressy i kusi mnie mieć te pozostałe. Jakoś tak, nie wiem, żeby mieć te komplety. Kurczę, tylko czy to nie będzie coś jak z Glam Shopem, że te dziewiątki się zbiera, potem no... Ja mam fajną serię filmów na kanale Glam Shop Makijaże, więc je wykorzystuję. Która mi się tak naprawdę bardzo podoba, to często się nią maluję. No ale te mnie też kuszą, te pozostałe dziewiątki z Claressy. No i te dziesiątki też mnie kuszą, bo Claressa ma świetne cienie. Teraz prezentacja produktów, które nałożyłam do tej pory na twarz. Pod oczami nawilżenie Essence. Na to korektor Claressa. Ja mówię, jak Claressa, to Claressa. Powyjmuję wszystko, co mam z Claressy i będzie po prostu tak fajnie tematycznie. Claressa Smooth Maker. Bardzo lubię ten korektor, aczkolwiek nie używam go za często, bo on jest dosyć świeży. Może sobie jeszcze trochę poleżeć, poczekać. Mam inne korektory, które już wybrałam i podkłady, i bazy do makijażu na marzec. To dopiero się ukaże ten film. Claressa. A, strajkotam już znowu. Claressa Liquid Perfection 2 w jednym High Coverage Foundation and Concealer. Ja mam ten z pompeczką i mam w kolorze Cool Medium 103. Powiem Wam, że ślicznie mi się dzisiaj nałożył. A nałożyłam to dzisiaj na bazę tą z Well Coffee Makeup Base z kofeiną. Super, no podoba mi się dzisiaj to, co się stało na buzi. Jako, że zużyłam puder Claressa Blur, to wyjęłam Claressa Glow Super Powder. Puder rozświetlający, no sypki, no jest dosyć żółty, ale ja go dzisiaj użyłam na, widzicie? Użyłam go dzisiaj na boki twarzy, bo wyjęłam sobie puder sypki pod oczy 02 Beige, ale powiem Wam, że nie jest taki bardzo rozświetlający, więc dałam go w strefę T i przepięknie zblurował. Także no, ten w ogóle ma kolor genialny. No, polecam. Do brwi, niestety, ma Fashion Revolution. Koniec tej jaśniejszej. Natomiast jest żel jeszcze, więc żel sobie nałożyłam na brwi. I dwie kredki Claressa. Mam w odcieniach 02 Medium Brown i 03 Deep Brown. Wykonturowałam się, zaróżowiłam i rozświetliłam lekko. Może tutaj nie tak lekko, ale a to potem się zgubi. Pięknie pachnie. Tą chłodniejszą wersją All Cool 01. Świetna. No, super. No a na ustach połyskuje olejek z Claressy. Shine Like. I to wszystko, co jest teraz na buzi. Zabieramy się za makijaż oczu. Nakładam ciut bazy z Glam Shopu. Sprawdza mi się pod każde cienie, więc... Nie powinno być problemu pod Claressę również. Paleta ma 9 cieni. Nie ma lusterka. Także wyginam. I maluję się do powiększającego. I dzisiaj zrobię troszeczkę inaczej. Najpierw pomaluję się, a potem robimy swatche na końcu. Krzesło zmieniłam i nie skrzypi jak tamto, ale troszeczkę strzela znów. No, ten jest dosyć jasny. Największy cień w palecie, więc matowimy sobie łuk brwiowy powyżej, nieruchomą powiekę ogólnie. No, jest jasne, ale potem się to zgubi, jak ja to mówię. Wiecie, że Claressa zrobiła te cienie takie na środku większe. Nie wiem, czy to jest dobrze, ale w innych paletach, które mam z beżowymi cieniami matującymi, takimi właśnie do przygotowania powieki pod makijaż, to w tych cieniach mam dęka. Także może to bardzo dobry pomysł jest. Nie, paleta nie pachnie. Natomiast ta do konturowania pięknie pachnie.
Te dwa cienie wydają się podobne, więc na jednym oku zrobi załamanie powyżej tym, a na drugim tym. Zobaczymy, co wyjdzie, nie? Bardzo delikatny łosoś, taki różyk. No tutaj powiem Wam, że widać na żywo, na podglądzie mało co, ale jest bardzo świeży, taki rozpromieniający oko. Podoba mi się. Czyściutka szmatka do czyszczenia pędzli. I sięgam po ten cień. Tak, jest duża różnica. W palecie jakby mała, ale tutaj duża. Ten jest cieplejszy, taki bardziej pomarańczowy. To mi się podoba, powiem Wam. O, widać. No, bardzo mnie to cieszy, ponieważ nie są to cienie podobne do siebie. Mimo, że w palecie dosyć i wydawałoby się, że na powiece może nie być wcale różnicy, a jest znacząca. Wyczyściłam pędzelek i jeszcze tego drugiego dołożę. Ale nie potrzeba, i tak nie zbuduję. To jest tylko takie, wiecie, załamanie. Obydwie powieki przyciemnię tym. Samo załamanie. No taki troszkę chłodny, szarawy. Jeszcze tutaj dokładam. Więc tu widzimy, że ten cień bardziej pasuje do tego oka chłodniejszego, różowego. Z samym czubeczkiem wjadę tutaj w załamanie. Bardzo leciutko, bo wiem, że on jest ciemny. No jest ok. Ciepły brązik ładnie się połączył. Dokładam. Chłodne i ciepłe oko. Ciekawie tak się maluje bez słoczowania najpierw. No jak to klaresa, pięknie się blendują te cienie. Tylko zastanawia mnie, co tutaj, czym tutaj przyciemnię kącik. Paznokcie mi dzisiaj pasują do tej palety. Fajnie. Nowe. Na górze sąsiad chyba robi remont, więc będą jakieś odgłosy. O, właśnie pukanie. Więc biorę zbity pędzelek płaski Hulu Pro 81 i tym cieniem wjadę tutaj w kącik zewnętrzny. O, teraz nie otrzepałam pędzla, ale i tak się nie osypało. Wjadę tutaj rozblendować ten chłodny. Też pasuje. No, moja teoria to się sprawdza. Wszystko w palecie do siebie pasuje. Nie ma wyjścia. Jest ok. Wjadę też na dolną, ale tylko początek. I tu wyciągnę szpic. Tak na razie zostawiam, nie rozblendowuję. Jest dosyć mocny pigment, fajny. Na tym oku powtórzę też to, bo no nie ma tutaj takiego ciemnego. Ale piękny jest kolor. No w palecie bardziej chyba ciepło, chociaż nie, identyko. Super. Już myślałam, że chłodniej wyjdzie. Ok, i mamy coś takiego. No. Lekko może powyciągam tylko tutaj, ale to potem, jak już dopracowuję na końcu makijaż, jeszcze może wyjadę powyżej troszkę, już nie dobierając cienia na pędzel. Ten tutaj cień gładziutki, fajny, poleci na środek tej powieki. Ale jakby, wiecie co, on się tak wygładza w palecie, wiecie o co chodzi? Tak, żeby się skorupka na nim po prostu nie tworzyła, ale ładnie się nałożył tu. Trzeba kilka razy, chociaż to, no, to jest dobre, bo wiecie, no, dozujemy sobie, ile potrzebujemy, nie? Okej.
Jeden jest bardziej rose gold, drugi jest taki róż, więc sięgam po róż. I na to oko tutaj. Też słabo. I też tak wiercę mocno dosyć. No. Nie no, ten cień mnie zawiódł trochę, bo niby ładny róż, a nie widać go. Klej z Glam Shopu pod błyski. Troszkę muszę. Coś z nim jest. Niby w podglądzie jest ten róż, ale ja błysku tutaj nie widzę za mocnego, wiecie? I trę tym palcem naprawdę... Bardziej w dziesiątkach te błyski są chyba takie intensywniejsze. No może to taki mały, ale patrzcie ile ja muszę nałożyć, żeby to był efekt dopiero. No zrobił się, no zbudował się, no ale to nie jest takie... Ten jeszcze wezmę. Troszkę tu nałączenie. Tu załagodzę trochę tym brązem. Okej. Zobaczę czy się da pędzlem nabrać teraz... Nie, to jest różowe oko, dobra. Teraz ten cień. O, nabrał się. I tutaj. Rose gold i on ma właśnie taką poświatę złotą. Ładny cień. No i pędzelkiem się nałożył. Nie wiem, czy ten nie będzie podkreślał troszkę załamań, ale nie chyba. Odwracam pędzel i tu jest taki ten właśnie, co tak go wierciłam ciężko. Też się nabrał. I jego w kącik. No już na tę chwilę mogę powiedzieć, że brakuje mi w palecie bardzo jasnego błysku do wewnętrznego kącika. Czyli weźmiemy sobie ten i wprowadzimy tutaj. Pięknie rozjaśnił. O. I to samo tu. Ten cień jest bardziej płatkowy, ale ładnie się na wilgotny pędzelek nałożył. I tutaj rozłożył. Chociaż nie wygląda jednolicie. Ten tutaj na środku. Ten tu. Ten błysk tutaj pędzelkiem nie chce za bardzo się przełożyć na powiekę. Więc wezmę jeszcze tego. O. Tu są grudki. Jeszcze inny pędzelek wzięłam. Może to rozblenduje. No i na środek powieki ten. I całość dolnej powieki rozblenduje tym cieniem. Na czubeczek i blendujemy dół. Bateria. Bateria podładowana, ja się już wykończyłam. Makijaż wygląda tak, bardzo mi się podoba. Przywołujemy wiosnę, jest różowo. Linie wodne. Na tym oku bardziej brązowym żel eyeliner Avon Nude, kredka, super. Tutaj na tym oku Glam Shop Long Lasting, różowe mleko. Dolne rzęsy precyzyjna maskara z Eveline, górne rzęsy baza Varieté Eveline i górne rzęsy Essence Eye Extreme. Eyeliner wzięłam z Oriflame The One, bardzo jasno brązowy. Na obydwa oka pasował, taki dosyć ciepły, no ale przyciemnił linię rzęs i jest ok. Teraz usta. Pierre René Lip Matic 02, potem Clarissa Sugar Matte Lipstick 05 Kinkai, świetna. Środek ust Sugar Powder Clarissa i to jest błyszczyk 01 Flamingo, świetny. Paleta Bright Light. Cóż Wam mogę powiedzieć?
Na początek powiem o minusach. A, swatche, zaraz zrobimy. Wiecie co? To nie tak zrobimy. Będę robiła swatche tutaj i będziecie sobie patrzeć. A w międzyczasie powiem tak. Zawiodły mnie błyski. W dziesiątkach zdecydowanie moim zdaniem są lepsze błyski. U Claudii Cukier Puder w palecie Sugar Powder to już w ogóle błyski super. Natomiast tutaj te takie, wiecie, tak się o. Ten jest bardziej płatkowy. Nie wiem, czy macie taką podzielność, żeby sobie patrzeć i tu i tu. Dobra, to i tak nic nie mówię, więc ten jest też taki płatkowy, a ten jest znowu taki śliski. Wiecie, taki, że gładzę jakby po jakiejś gładkiej powierzchni, nie czuję, że się nabiera, no patrzcie. Czyli ten, te dwa są takie płatkowe, one się mocno nabierają, a ten i ten słabo, no słabo. Dobra, na pierwszych dwóch palcach zrobię te, co słabo, czyli ten można tak miziać, miziać, miziać i on się mało nabierze. I ten, tak tre, tre, tre i takie są po prostu. Widzicie? Takie szklane troszkę. No nie wiem. Nie za bardzo. Sorry za ten, ale mam blisko telefon. I teraz te brązy. Teraz te płatkowe. Ten płatko, oj, ten jak już nabieram, to muszę uważać, żeby nie za dużo nabrać. Wiecie, taki aksamit pod palcem, ale taki włochaty. O. I to już, tu jest już, o. No. Ale tak się, o, widzicie? Grudy się robią. O. No. Powiem Wam, że błyski nie bardzo, natomiast zachwycona jestem tym cieniem do czyszczenia, do rozjaśniania powieki, do zmatowienia łuku brwiowego. Genialny. Ten ma piękny pigment. Ten super w załamanie do rozblendowania dolnej powieki. Te w początku makijażu, jak widzieliście, tak fajnie się blendowały. Chmurka się robiła. Także cała paleta ogólnie jest ok. No ale dwa błyski mnie zawiodły, bo troszkę się namęczyłam, żeby je nałożyć na oko, aż użyłam kleju, co u mnie jest rzadkością. Także no widzicie. W ogóle mam wrażenie, że rozpływa mi się tutaj w wewnętrznym kąciku. Teraz może wskoczy film z latającymi oczami. Reasumując, podsumowanie. Czy polecam paletę? Daję Wam wybór, ponieważ ja nie jestem ze wszystkich cieni zadowolona. Nie mogę powiedzieć, że polecam w 100% tę paletę, chyba że ktoś lubi takie błyski, te właśnie takie, one niby, to niby miały być chyba te mokre błyski, takie wiecie, takie dający efekt mokrej powieki, ale no trochę to i na samą bazę, trochę to nie wyszło. Na samą bazę mi się źle nałożyły. Napiszcie, czy macie, co myślicie na temat tej palety. Wiecie, no ja nie chcę pijać za bardzo na jej temat, bo jeżeli jestem z dwóch cieni z palety niezadowolona, no to jej nie mogę polecić w 100%. Chyba że jak mówię, no ktoś takie cienie lubi. Delikatne bardzo błyski. A te, które się fajnie słoczują, dużo nabierają na palec, mogą na oku zrobić małą skorupkę. Tu mi się nie chciało rozetrzeć. Takie się porobiły grudki zebrane, płatki, te za słabe, te za mocne, płatkowe. No nie wiem, będę używać palety? No pewnie, że będę, bo maty są rewelacyjne, maty są świetne. Nie za bardzo przepigmentowane, ale do szybkiego dziennego makijażu bardzo ładne. I delikatny, delikatny błysk. Natomiast jednym dużym minusem, że w tej palecie nie mam czym rozjaśnić, rozbłyszczyć wewnętrznego kącika, bo rozjaśnić mam ten mat. Genialny do kącika wewnętrznego. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jak tak, to proszę o zostawienie kciuków do góry. Mile widziane lajki pod filmem, komentarze. Uwielbiam Wasze komentarze i pisać z Wami na każdy temat właściwie możecie poruszyć. Także subskrypcje, lajki i dzwoneczki. Mile widziane. Ja dziękuję serdecznie za oglądanie. Ale się rozpukali. Dobra, nie przedłużam tego zakończenia, bo nie wiem, co się zaraz stanie, może jakieś włączy się wiercenie, także życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was spotka.
tutaj dwa filmy ostatnio, które się pojawiły. Polecam zajrzeć i do następnego. Hej, pa, pa.